Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w tym wideo poradniku. Przygotowałem dla Was 8 ćwiczeń, jakie możecie wykonywać w domu, sami ze sobą, do tego, żeby uwolnić swój umysł, mieć więcej przestrzeni, większą świadomość emocji, czuć radość i głęboki spokój oraz równowagę. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. Pierwszym ćwiczeniem, które chciałbym Wam zaproponować, to jest medytacja. Przygotowywałem całkiem sporo medytacji prowadzonych oraz poradników. Wszystkie są dostępne u mnie w projekcie Find Yourself oraz przygotowałem specjalny wpis na blogu, gdzie możecie niemalże prawie wszystkie moje filmy sobie przejrzeć, wybrać te, które Wam odpowiadają. Zapraszam Was również do kursu medytacji, tam możecie dowiedzieć się więcej. Medytacja ma to do siebie, że uwalnia nasz umysł, pozwala nam cieszyć się chwilą i sprawia, że zaczynamy zjednywać się bardziej z byciem oraz czystymi percepcjami rzeczywistości. Bo często nasz umysł fiksuje się na różnych przekonaniach, wrażeniach, sensacjach i buduje na ich podstawie historie, które nas obezwładniają, przyćmiewają, odbierają nam poczucie kontroli oraz tą świadomość bycia. W takim sensie psychologicznym, że zaczynam się zamartwiać, stresować, zamiast po prostu czuć się trzeźwymi osobami tu i teraz. Kolejne ćwiczenie to jest spisywanie myśli do dziennika i choć wydaje się to takie proste, to jest to naprawdę mega głęboki, uwalniający proces. Osoby, które stosują to ćwiczenie, są dużo głębsze ze swoimi uczuciami, są dużo bardziej intymnie obecne, lepiej rozumieją te uczucia i lepiej je uwalniają. To szczególnie polecam nie tylko dla introwertyków, ale dla wszystkich osób, które często mają różne wahania nastrojów oraz chcą lepiej zrozumieć świat swojej własnej psychiki. Fajnie jest przejrzeć swój własny dziennik w perspektywie roku, dwóch lat i widzimy tutaj, jaką transformację żeśmy przeszli, co się takiego zmieniło, co się takiego wydarzyło. No to jest mega orzeźwiające i bardzo inspirujące doświadczenie. Kto nigdy nie prowadził dziennika, to serdecznie polecam. To jest naprawdę jedno z najlepszych narzędzi samorozwojowych, jakie można stosować i wykorzystywać i niemalże za darmo, bo praktycznie nic nie musisz za to zapłacić. Potrzebujesz tylko dziennik, pióro, ewentualnie notatnik i wystarczy, że będziesz zapisywał swoje myśli codziennie i zobaczysz, co ci to da, co takiego przyniesiesz do siebie, co takiego odkryjesz. Kolejnym narzędziem, jakie możesz wykorzystywać do pracy z umysłem, to jest narzędzie pochodzące z mindfulness, czyli z techniki uważności, obserwacji myśli, nazywania tych myśli oraz odpuszczania, oraz obserwacji uczuć, nazywania tych uczuć oraz odpuszczania. Wszystkie techniki, które bazują na mindfulness, to są techniki uwalniające, takie jak metoda uwalniania, metoda Katie Byron oraz wszystkie inne tematy związane z samopoznaniem oraz uwalnianiem różnych traum, na przykład terapia typu CBT. One wszystkie bazują praktycznie na tym samym. Na obserwacji różnych zachowań, różnych wzorców myślenia, uświadamianiu sobie ich oraz odpuszczania. One są naprawdę mega skuteczne, tylko trzeba je stosować, naprawdę, bo często umysł wpada w taką racjonalizację. Nie, gdzie tam, ja nie będę tego stosował, bo to nie działa, bo to jest takie bezsensowne, w sumie to nic mi to nie daje. I jak się to zaczyna stosować, to umysł zaczyna wchodzić coraz głębiej i coraz lepiej zaczynam się czuć. Tylko trzeba naprawdę tutaj praktykować. Kolejne ćwiczenie to są praktyki oddechowe, takie jak pranayamy, metoda Wima Hofa albo oddychanie holotropowe. Oddech ma to do siebie, że przybliża nas do tego, co zawarte jest w naszej podświadomości, ponieważ samo oddychanie dzieje się automatycznie, dzieje się bez naszego wysiłku. I gdy zaczynamy ingerować świadomie w ten proces oddechu i zaczynamy stymulować naszą przeponę do tego, żeby więcej powietrza do nas wpływało i więcej, żeby wypływało, to zaczynamy stymulować ten przepływ i wtedy zaczynamy uwalniać dodatkowo nagromadzone emocje w naszym ciele. To ma też taki aspekt, że zaczynamy dotleniać nasz mózg i zaczynamy bardziej aktywować korę nową, która zwiększa poziom zakresu percepcji w naszym ciele. I zamiast kierować się stricte reakcjami oraz emocjami, zaczynamy kierować się czystą uważnością. Wtedy często mamy też przypływy inspirujących myśli oraz nowych, głębokich refleksji. Dodatkowo też wprowadzamy się w stan głębokiej świadomości oraz tak zwany stan transpersonalny, przy którym zaczynamy integrować różne części naszej osobowości, która wcześniej była rozchuśtana na boki, była zdeorganizowana i nagle zaczynamy po prostu wszystko składać do kupy w jedną całość. Kolejnym narzędziem jest yoga, czyli wykonywanie specyficznych postur, tak zwanych asan, które wprowadzają nas w określony stan oraz pozwalają oczyścić blokady energetyczne na poszczególnych częściach naszego ciała. Yoga ma też taki aspekt, że pozwala nam pogłębić świadomość głęboką naszego ciała oraz
pobudzić układ nerwowy do tego, żeby funkcjonował w sposób bardziej zrównoważony. I to jest mega super ważne. Yoga nie jest tylko i wyłącznie jakimś sportowym domysłem, jakąś mrzonką. To jest naprawdę mega funkcjonalna praktyka, która może transformować wasze życie. I tutaj polecam różne poradniki w internecie. Macie dostępność informacji praktycznie za darmo, może jakieś poradniki, które możecie kupić, przerobić. Ja osobiście w ten sposób zacząłem się uczyć jogi. Zacząłem od zwykłego rozciągania po treningu siłowym, a potem zacząłem stosować coraz to bardziej zaawansowane techniki, praktyki. Także teraz mam całkiem solidną rutynę już zbudowaną. Kolejną praktyką jest trening. Trening siłowy, trening sportowy, trening wytrzymałościowy. Jakakolwiek forma aktywności fizycznej, która pobudza wasz układ krążenia, wasz układ nerwowy, pozwalając na wyzbycie się stresu, wyzbycie się napięć, zwiększenie swojego poziomu pewności siebie, bo trening zawsze zwiększa naszą aktywność i dzięki temu pozwala nam później na bardziej pewne siebie zachowania w rzeczywistości, w życiu codziennym, gdy funkcjonujemy. Dlatego to jest mega super ważne. Jeżeli macie problemy z częstymi wątpliwościami, częstym niezdecydowaniem, macie problemy z oporem, gdzieś jakiegoś wewnętrznego lenia, to sport może pomóc wam go przezwyciężyć, tak że będziecie bardziej aktywnymi osobami. I to pozwala też otworzyć nasz umysł na nową perspektywiczność, dostępność doświadczeń oraz uwolnić niektóre nagromadzone w naszym ciele emocje. Ostatnim ćwiczeniem jest praktyka gotowości do tego, żeby odpuszczać, do tego, żeby się nie przywiązywać. I tutaj może wam pomóc każda praktyka, którą wymieniłem wcześniej, plus taka świadoma intencja do tego, żeby odpuścić. Tutaj szczególnie potężna jest relaksacja, czyli po prostu leżenie, świadomy oddech, może słuchanie fajnej muzyki, ale również refleksja, gdy idziemy na spacer, jesteśmy na łonie natury, jesteśmy w lesie, gdzieś w przestrzeni, gdzie mamy dużo miejsca dla siebie, gdzie nikt nas nie rozprasza, nie w jakimś tam zatłoczonym miejscu, w mieście, gdzieś, gdzie jest dużo osób, tylko w takim odosobnieniu, gdzie po prostu możemy posiedzieć sami ze sobą, kontemplować ciszę, przebywać, odczuwać naszą obecność i po prostu być. Wtedy najłatwiej jest uczyć się odpuszczania, bo ono praktycznie przychodzi tak do nas bez wysiłku. Słuchajcie, jeżeli chodzi o to nagranie, to jest wszystko. Mam nadzieję, że wyciągniecie z niego wartość i wdrożycie te wskazówki do waszego życia. Zapraszam was również bardzo serdecznie na warsztat terapeutyczny, który odbędzie się 24 kwietnia w Białej Drodze w Krakowie. Na tym warsztacie będziemy m.in. poruszać kwestie tych praktyk, będę pokazywał, jak je wykonywać. Niektóre ćwiczenia sam będę prowadził i będę bezpośrednio dawał wskazówki, będziemy robić się na warsztacie, będziemy wykonywać wszystko krok po kroku oraz będę dzielił się również wiedzą, filozofią, swoim własnym doświadczeniem, doświadczeniem z innymi klientami, doświadczeniem z innych warsztatów, które prowadziłem, także będzie to naprawdę niesamowite doświadczenie, w którym można uczestniczyć, można przerobić swoje własne emocje, można przerobić swoje własne przekonania, wyzbyć się niepotrzebnego bagażu, ciężaru, nabrać większej odwagi, większej inspiracji, wyzbyć się niektórych neurotyczności, wstydliwości albo niskiego poczucia wartości, jakichś takich emocji, które nas ciążą, jak żal, wstyd, opór, niechęć. Tam na tym warsztacie będziemy to wszystko przerabiać. Między innymi będę również pokazywał teorię poziomów świadomości i również przedstawiał praktyki oddechowe, ćwiczenia relaksacyjne, metody uwalniania, pracy z przekonaniami, prowadzoną medytację oraz relaksację. Te wszystkie narzędzia będą tam dostępne. To będzie niesamowite doświadczenie. Naprawdę 8 godzin takiej solidnej, konkretnej pracy ze sobą. Co jest dla mnie osobiście mega skuteczne w kwestii naszego rozwoju osobistego. Dużo rzeczy możemy przerobić sami ze sobą, dla siebie, dlatego między innymi dzielę się z wami tymi wskazówkami, ale jest coś magicznego w warsztatach, co jest naprawdę trudne w zakomunikowaniu i mi często przychodzi to z takim poczuciem pasji, gdy ja to komunikuję, gdy rozbudzam sobie ten entuzjazm, bo ja wiem, że to doświadczenie jest tego warte, ale z waszej perspektywy, no mogę was tylko zachęcić do tego, żebyście przyszli, nie mogę was do tego zmusić. To jest
to, co chciałem wam przekazać. Taka inspiracja. Mam nadzieję, że będziecie w stanie z tego skorzystać, wyciągnąć coś dla siebie, tak żeby mieć lepsze, bardziej obfite, bardziej świadome życie, przeżywane w radości, w samoświadomości, w lekkości, w byciu tu i teraz. Dzięki wam serdeczne za waszą uwagę. Zostawcie dla mnie łapki w górę, zostawcie swoje przemyślunki i widzimy się w kolejnym nagraniu. Miłego, elo, buźka.